Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie dzieciaki. Na początku naszą katechezę rozpocznijmy modlitwą, tak jak zwykle, tak jak też w szkole się modlimy. Możemy pomyśleć właśnie o tym, że jest przy nas Pan Bóg teraz, nawet w czasie pandemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci, wczoraj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg nam dał dar życia. Bezcenny, bardzo ważny i mamy to życie szanować. Piąte przykazanie, nie zabijaj, mówi nam o tym, abyśmy szanowali życie drugiego człowieka, bo to jest wielki dar i prawo każdego człowieka do życia, mojego i twojego i innych ludzi. Szanujemy też zdrowie, szanujemy swoje zdrowie, również dbamy o to. A dzisiaj szóste przykazanie. Trudne jest być może dla was jako dzieci do zrozumienia, ale już można dzisiaj dla wam powiedzieć, że Pan Bóg w tym przykazaniu chce, abyśmy chronili swoją godność. Drogie dzieciaki, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, mówi Pismo Święte, stworzył najpierw mężczyznę, który otrzymał imię Adam. Mężczyzna na początku był sam. Pan Bóg stworzył dla niego oczywiście cały świat, było bardzo dużo zwierząt, z których Adam się cieszył, jak mówi Pismo Święte, ponadawał im różne nazwy, tym zwierzętom, panował nad nimi, czuł się panem i gospodarzem, takim opiekunem tego wszystkiego. Ale do końca nie był wciąż taki zadowolony. Czasami był smutny i Pan Bóg pyta się, pewnie tak zapytał się też, co tutaj, jak pomóc Adamowi. I stworzył dla niego, uwaga, stworzył towarzyszkę życia, stworzył kobietę, której nadał imię Ewa. I kiedy Adam ją zobaczył, nagle zobaczył, że to jest ktoś taki jak on, chociaż inny, mężczyzna i kobieta różnią się od siebie. Ale Adam poczuł się szczęśliwy. To jest w końcu ktoś, kto jest równy mi, z którym mogę rozmawiać, z którym mogę dzielić radości, smutki, z którym mogę też założyć rodzinę. Pan Bóg stworzył tak w zasadzie pierwszego męża i pierwszą żonę i od razu też pierwszych rodziców. To przykazanie nie cudzołóż, moi drodzy, mówi nam właśnie o tym, abyśmy szanowali jako dorośli swojego męża, swoją żonę, ale też nam to przykazanie mówi, że jesteśmy kobietami, mężczyznami. Jesteś albo chłopcem, albo dziewczynką. I to jest piękne, że rodzimy się na przykład chłopakiem. I Pan Bóg każe nam się rozwijać właśnie jako chłopakom. Rodzisz się dziewczynką i masz się też rozwijać jako dziewczynka. Staniesz się kobietą. Chłopiec stanie się mężczyzną. To wspaniale, że każdy z nas ma swoją płeć i że choć jesteśmy właśnie podobni do siebie w tym, że mamy rozum, wolną wolę, jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest człowiekiem, jest osobą, a jednak mamy też swoją płeć i mamy to szanować. Jesteś chłopakiem, jesteś dziewczynką. Bardzo wspaniałe rozróżnienie Pan Bóg tutaj nam zostawił. Kochani, w tym wszystkim właśnie, w tym przykazaniu też chodzi, abyśmy to wzajemnie szanowali. Zobaczcie też, co tu dzisiaj mówi w tej katechezie. Katecheza numer 17. Przeczytam wam to, co tu jest napisane. Wy sobie też później zerknijcie do podręcznika. Ciało jest darem Pana Boga. Całe jest dobre i piękne. Każda część naszego ciała służy do określonego celu. Nasze oczy służą do patrzenia, nogi do chodzenia,
a ręce do robienia czegoś dobrego. Ważne, byśmy je prawidłowo wykorzystywali. Są takie części ciała, które zakrywamy, ponieważ wstydzimy się przed innymi ludźmi. Wstyd, który odczuwamy, chroni czystość naszego serca. Moi drodzy, to piękna dzisiaj dla nas informacja, że właśnie dlatego, że mamy ciało, jako chłopcy i dziewczynki różnimy się od siebie, mężczyźni i kobiety, ale szanujemy też swoją godność, jak tutaj było napisane w tej książce, zakrywamy te części ciała, które chronimy, o które się jakoś szczególnie troszczymy. I wstyd, bardzo ważny dla nas, pomaga nam w tym, abyśmy tę godność zachowywali. Pan Bóg nam dzisiaj przypomina, abyśmy to szanowali. Abyśmy tego nie psuli, abyśmy się z tego nie śmiali, z tego nie drwili, bo to jest piękne. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy mężczyznami i kobietami, możemy założyć rodzinę, z tego będą dzieci, z miłości mężczyzny do kobiety, ale to trzeba bardzo szanować, bo to jest piękna rzeczywistość. Już wy dzisiaj, jako mali chłopcy i małe dziewczynki, macie to poczucie właśnie, że jesteśmy inni, nawet w sensie jakimś psychicznym się różnimy, dziewczynki są bardziej, można powiedzieć, trochę spokojniejsze od chłopaków, chłopcy więcej rozrabiają, no dziewczynki czasami też. Ale dziewczynki mają w sobie więcej takiego ciepła, serdeczności, są miłe. Takie jakby już miały w sobie, w serduszku dziewczyny macie to, że kiedyś będziecie właśnie mamusią. A mama ma to do siebie, że właśnie jest bardzo taka opiekuńcza, troskliwa. Mężczyzna silny, stanowczy, też troskliwy, też opiekuńczy. Kochane dziewczynki, jesteście księżniczkami dla Pana Boga. Jesteście księżniczkami, piękne. Pan Bóg was stworzył innymi niż chłopców. Jesteście bardziej delikatne, wrażliwe. Macie cudowną duszę, cudowną. Jesteście cudowne. I bądźcie właśnie jak księżniczki. Miejcie poczucie swojej takiej godności. Oczywiście nie bądźcie takimi księżniczkami rozkapryszonymi, które mają nieustanne jakieś fochy. Ale jesteście dla Pana Boga, jesteś księżniczką piękną i kiedyś będziesz żoną, kiedyś będziesz mamą. Mam nadzieję, że też jesteście księżniczkami dla swojego tatusia i dla swojej mamy, myślę, również także. A chłopcy? Chłopcy, poczujcie się jak rycerze. Prawdziwy rycerz kiedyś chronił słabszych. To było jego zadanie. Czuł się odpowiedzialny za słabszych. Zobaczcie, pokażę wam może taką rycerską tarczę. To jest tarcza akurat skautów króla. No, rycerze, skauci to też tacy rycerze. Po co jest tarcza? Tarcza, żeby nie tylko chronić siebie, ale tarczą mogę też chronić inne osoby. Chłopcy, pamiętajcie o tym, że nasza siła, nasz spryt nie jest po to, żeby komuś dokuczać, ale żeby kogoś wziąć w obronę, żeby zaopiekować się kimś, być troskliwą. Bądźcie takimi rycerzami dla swojej siostry, którą macie, może nawet starszej, a nawet dla swojej mamy. Bądźcie takimi rycerzami dla swoich koleżanek w klasie. Jest w waszej książce taki ciekawy tutaj fragment, który napisała taka Ola z trzeciej klasy. Dziś chłopcy w klasie opowiadali o złym filmie. Ja i Magda powiedziałyśmy im, że to nas obraża. Chłopcy zawstydzili się i przeprosili nas. Musimy wiedzieć, że są na pewno złe filmy, niedobre filmy, filmiki w internecie, które przedstawiają w niewłaściwy sposób i mężczyzn, i kobiety. Tego musimy unikać, ponieważ Pan Bóg nas stworzył do tego, abyśmy siebie szanowali, swoje ciało, ale abyśmy też szanowali innych. To jest bardzo ważna dla nas taka dzisiaj informacja. To przykazanie, nie cudzołóż, przypomina nam, że mamy być ludźmi czystego serca. Czyste serce, które kocha drugiego człowieka
Nigdy go nie chce wykorzystać, poniżyć, pogardzić. To pamiętajmy może, że też nawet przy tym przykazaniu możemy powiedzieć, że nigdy nie są miłe przyzwiska, które się komuś nie podobają. Jeżeli ktoś się zgadza na nie, żebyśmy dali mu jakiś pseudonim, to jest inna sprawa. A jeżeli ktoś jest smutny z tego powodu i go poniżamy, czy chłopca, czy dziewczynkę, nie jest to w porządku. Na końcu piosenka, którą bardzo lubię. Możecie ją na pewno znaleźć w internecie, jak wpiszecie jesteśmy piękni Twoim pięknym Panie, to na pewno ją znajdziecie. Posłuchajcie, myślę, że ona pasuje dobrze do tego, że Bóg stworzył mnie i Ciebie. Mnie stworzył mężczyzną, Ciebie chłopcem, dziewczynką. Na początku też byłem chłopcem, jasna sprawa. Rozwijamy się, jesteście na razie dziećmi, chłopcami, dziewczynkami, staniecie się już niedługo mężczyznami, kobietami. Będziecie mężem, żoną i założycie swoją rodzinę. To jest cudowny plan Pana Boga. Jesteśmy piękni Twoim pięknym Panie. Jesteśmy piękni Twoim pięknym Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno. Panie Jezu, bardzo dzisiaj chcemy Ci podziękować za to, że cudownie nas stworzyłeś, że jesteśmy piękni, że takimi nas chciałeś, że chciałeś, żeby ktoś miał określoną płeć, że jestem chłopakiem, dziewczyną, że mam się taki rozwijać, mam być jako chłopak coraz bardziej męski, dojrzały, rycerski. A Ty, droga dziewczynko, staraj się być taką księżniczką, ale też może nawet i królową. Prosimy Cię, Panie Jezu, właśnie byśmy tacy byli. Maryja była taką księżniczką, była królową. Nie po to, żeby jej inni służyli, ale Maryja też potrafiła służyć. Także macie, dziewczyny, piękny wzór w Matce Bożej, naszej Królowej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zróbcie zadanie z zeszytu ćwiczeń. Strona w książce 44 w zeszycie ćwiczeń poszukajcie, to jest temat 17. Jezus jest z ludźmi czystego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem.